Siemacie ludziska, jestem Józek LS i witam was w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 2015. Jak widzicie, dzisiaj nie jesteśmy w żadnej serii. Jak to tutaj widzicie, jesteśmy dzisiaj w tutorialu numer 12. Feeding cows, czyli karmienie krów. Tak jak mówiłem, w jednym z odcinków z Farminga 11 był ostatnia kultywacja przed siewami, że będę chciał sobie pójść w zwierzęta w Farmingu 15, popróbować tutaj. I że zrobimy sobie tutorial, taki szybki odcinek, tak w ogóle jesteśmy po maratonie, mamy czwartek, więc no co tu będę więcej mówił, lecimy sobie z tym odcinkiem. Tu jeszcze powiem, że ja już sobie ten tutorial raz zrobiłem, żeby po prostu tutaj wam trochę nie zamulać, że tak powiem, więc startujemy. Dobra, więc z tego co się tutaj dowiedziałem, też oczywiście za każdym razem mi tutaj się ta bela tyrka tam właśnie do tego. Po lewej stronie mamy belę z zwiniętą trawą. Tutaj mamy słomę, czy tam siano, zwinięte tak samo. No i co, z tego, żeby rozpocząć, siadam sobie do ciągnika. Muszę sobie wrzucić po prostu do tego urządzonka fajnego. To wszystko, żeby nam się to fajnie zamieszało. Dobra, cyk. Powiem wam szczerze, nigdy w krowy się nie bawiłem. Tutaj w ogóle zwierzęta się jakoś nie bawiłem. Zawsze byłem nastawiony na rolnictwo po prostu takie bardziej typowo. A ja nie. Kurde, ale sobie teraz zwaliłem. Dosłownie zwaliłem ich w przenośni. W sensie bele oczywiście. Bez podtekstów tutaj. Byłem zawsze nastawiony na rolnictwo po prostu bardziej takie uprawowe, a postanowiłem sobie też popróbować coś ze zwierzętami, bo nigdy jakoś mówię w to się nie bawiłem, nigdy się nie zagłębiałem, więc stwierdziłem czemu nie. W farmingu 15, rozpocznijmy może od farminga 15, może w farmingu 11 pójdziemy, bo w 9 chyba nie było bodajże zwierząt, nie wiem czy nie trzeba było mieć albo jakieś DLC, chyba nie było. Ale z modów trzeba chyba było coś mieć, ale to tamto, raczej się nie będę w to bawił, nie będę się w to zagłębiał. Najważniejsze, żeby się udało z tym, nie z tym bronowaniem, tylko z tym po prostu z tym prasowaniem, żeby nie było problemu. Dobra, wsiadamy sobie teraz do tego urządzenia, klikamy sobie B, czyli żeby nam tutaj się ładnie zmieszało. F1, oczywiście mamy tutaj, widzicie, po lewej stronie u góry taki fajny wykresik. Jest dużo hej, nie wiem co to jest, hej, to jest chyba pewnie te całe, no, słoma i ten. Teraz musimy dodać trochę, o, cyk, żeby nam tutaj się wyrównało po prostu. O, idealnie jest. Jak widzicie tutaj 33,33 to jest idealny ten. Miesza nam tutaj cały czas, to sobie podniesiemy, żeby nie zawadzić. No i co, podjeżdżamy sobie do krówek. Tutaj musimy im to wysypać. Ku. O. Tyle wystarczy. Teraz obracamy się w drugą stronę. Od razu sobie tutaj wysypiemy jeszcze krówką w tym miejscu. Żeby miały. O, bo one się tam ładnie pasą, więc pasuje, żeby miały tak samo. Żeby się to ładnie zapełniło. Dobra. To powinno wystarczyć. I jeszcze w środku po prawej stronie. O, ciach. O, trochę za mało, to trzeba po prostu wyśrodkować jakoś, pewnie trzeba po prostu mieszać więcej. No ale to mówię, to jest akurat tutorial, już mniej więcej wiem o co tutaj chodzi, więc to już jest generalnie fajnie. Dobra, no i co, no to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym odcinku, oczywiście w niedzielę. Trzymajcie się cieplutko i do następnego, cześć.